preambułę paragraficzną Właściwego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przeprowadzony w wzorem roku rekonstrukcji lokalnej z udziałem radnych dzielnictwa dotyczącej zajęcia pasa drogowego i chodników na cele gastronomiczne. Uzasadnienie z uzasadnienie jest integralną częścią uchwały. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zjawisko zajmowania pasa drogowego chodników placu na terenie Kazimierza na cele gastronomiczne nasila się. Co się zjawisko wykorzystania przestrzeni publicznej bez wymaganej zgody i uiszczenia stosownych opłat, a także zajmowania przez przedsiębiorców powierzchni większej niż została przydzielona i opłacona, co powoduje dyskomfort dla pozostałych uczestników życia publicznego oraz przynosi uszczuplenia w dochodach gminy Kraków. Z niej zatem na potrzeba dokonania inwentaryzacji zachodzących zjawisk i podjęcia stosownych kroków zaradczych. To jest w zasadzie kontynuacja sprawy, która miała miejsce dokładnie rok temu, to wtedy zasygnalizowaliśmy pewne, czy nam zasygnalizowano pewne zjawiska niepokojące. Próbowaliśmy podjąć parę uchwał, było różnego rodzaju działania, które miały tutaj wspomóc. To natomiast ja obserwuję, że to zjawisko, tak jak jest uchwale napisane, no nasila się coraz więcej przestrzeni, jest zajmowane mediami, co do której nie mamy pewności, że jest to zgodnie z literą prawa, bo się okazuje, że w dniu codziennym jest mniejszy kawałek zajęty, a w sobotę i w niedzielę, jak już więcej nie pracuje, no myślę, że jest zajęty większy kawałek i tak dalej. Dziękuję bardzo. Proszę zabrać głos w tej sprawie, pan Jakubowski. Ja ustalałem wstępnie z panem Jackiem, proponuję poprawkę, żeby w tytule i treści uchwały zmienić na terenie Kazimierza, na terenie dzielnicy pierwszej. Z dwóch powodów. Dzisiaj miałem przyjemność rozmawiania z panią Plastyk. Ona już chodząc po Krakowie, bo jest bardzo aktywna, zauważyła, że a nawet na rynku nie jest trzymana, nie jest trzymany metraż. Dwa, notorycznie są łamane jej wskazania, gdzie ona dawała zgody na postawienie ogródka. Na przykład dzisiaj mi powiedziała, że te dwa ogródki, które pierwszy raz w tym wyrosły roku po stronie ratusza przy Sukiennicach, miały być ogrodzone. I właściciele tych ogródków dwóch nic sobie z tego nie robią, że one miały być ogrodzone. Więc problem nie dotyczy tylko Kazimierza, ale dotyczy nawet rynku głównego. Już nie mówię o ulicach pobocznych. Ta słynna sprawa, gdzie ten muzyk, jak on się nazywał, z Tomasza walczył notorycznie na Tomasza przesuwany pan Sycz, gdzie walczył notorycznie z przesuwanym ogródkiem prawie na całą szerokość chodnika. Więc problem nie dotyczy tylko Kazimierza, ale uważam całego Starego Miasta i dlatego proponuję tą poprawkę. Pan Jacek nie zgłaszał sprzeciwu, więc myślę, że dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprawka do projektu numer 11 o treści w tytule zmienia się na terenie Kazimierza, na terenie dzielnicy. Uzasadnienie właśnie zmienia się na terenie Kazimierza, na terenie dzielnicy pierwszej. Słowa. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki? 6, 9, 10, 3, 6, 17, 18. Dziękuję w takim razie jednego. Moment, czy państwo też mogę jeszcze słowo do projektu? Tak, oczywiście. Ale to tylko poprawka jest przed nami. Nie, dokończyć głosowanie poprawki. Dokończyć głosowanie. 18, tak. Czyli za reasumpcja głosowania? Nie, 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 jest. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, pan? Nie ma, jednogłośnie, 18 za. Ja tylko jedno słowo chciałem powiedzieć. Jednogłośnie to znaczy 0-0. Tak, wiem. Proszę państwa, nie zamykam dyskusji, ale sądzę, proszę przy. Ja chciałem się zapytać pana Jacka. Dotyczy tej uchwały, ale tak mi powiedziałbym nie bezpośrednio. To znaczy mnie interesuje ten ogródek, który dostał ten facet w tym roku, w zeszłym roku nie dostał. W tym roku dostał pozwolenie, to jest początek Bożego Ciała, co przez cały rok stawiał te motorowery niesprawne i zajmował przynajmniej jedno, jak nie dwa miejsca parkingowe. I on dostał ogródek. No, ja bym po prostu chciał wiedzieć, na jakiej podstawie on to dostał. No, przez cały rok zabierał ludziom miejsce postojowe i dostał ogródek. No to przecież to jest coś niepojętego. No. Coś po prostu niepojętego. Ja bym pan podał adres, który się zorientuje w USA na Gotoni wydają na powstańcu w Warszawie. Ja bym pan podał dokładny adres, który się zorientuje, na jakiej zasadzie dostał. Bo to USA wydaje decyzję. Tak, no ja nie pamiętam początku. Sprawy administracyjne. Jakby pan podał numer kamienicy na Bożego Ciała, jakkolwiek to ja. Warsztat przy Bożego Ciała. Warsztat przy Bożego Ciała, dobra. Lokal się nazywa warsztat. To znaczy, mogę odpowiedzieć panu Krzysztofowi.
przejrzał pobieżnie materiały na dzisiejszą sesję, to druk numer 12 na 12 no po części da odpowiedź na pana wątpliwości. Przejrzałem materiały na dzisiejszą sesję. Dlatego nie wiem na jakiej zasadzie. Zapytałem pana dyrektora Saponia w obecności prezydenta miasta, wręczając stosowne zdjęcia, i się pytając dlaczego tak zrobił i robił dziwne, głupie miny i mówił, że to wcale miejsc nie zabiera. Ja mówię, no to jak to? Ja panu wyciągnę portfel i oznacza co, że ja go sobie pożyczyłem? No więc ja niezależnie od tej uchwały obiecałem sobie i mieszkańcom Kazimierza, że złożę formalną skargę na działanie pana dyrektora Saponia z wnioskiem o przeprowadzenie merytorium kontroli zasadności tej decyzji, ponieważ mam przesłanki sądzące, pozwalające mi sądzić, że przesłanki były za merytoryczne. No bo faktycznie jest to niemoralne, jeśli ktoś no, blokuje miejsca i komisji, która wtedy chodziła ostentacyjnie, powiedział, że on tu wszystkim pracownikom kupi motor Wery i miasto ani grosze nie miało. A teraz wspaniale. Zostało mi nie. Ale wie pan co, ale to wybiegamy naprzód. Ja tylko jeszcze chciałem na propos, oczywiście zgodziłem się, nie mam żadnych oporów co do rozszerzenia zakresu tej uchwały. Ta uchwała jakby no, urodziła się w Komisji do Spraw Kazimierza, więc jakby no, siłą rzeczy czuliśmy się kompetentni w pierwszej kolejności wypowiadać się w sprawie Kazimierza, natomiast no, miło mi, że jeśli pan Wojtek dostrzega potrzebę większego problemu, no to miło mi, że przez pryzmat Kazimierza dotykamy spraw całej dzielnicy. Ręku to jest nie będzie mogę dodać, jest na miejscu pana Jacka Sokolosu, jest dla pani klasy. Bardzo miła. Ona jest śląska, także studiowała w Krakowie, bo bardzo rzetelna ocena, że zajmie co się dzieje. Widzi dużo rzeczy i w związku z tym ja sądzę, że jeśli Państwo pozwolą, to ja zaproszę Panią, żeby zlikwidować te reklamy, które się nie zlikwidowały, dzikie, które stoją i obrażają ludziom, zasłaniają trasy widokowe i tego typu ruchy. Jeśli już ta Pani ma spostrzeżenia, to zawsze z urzędnikiem wysoko postawionym jest łatwiej załatwić pewne sprawy niż nam samym. Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze chce w sprawie tego druku podyskutować? Nie. Tego nie jest głosowania, kto jest za przyjęciem. Może to działa jeden. A jeszcze, tej kamieni. Poprawka została przyjęta. Tak. Więc wyłączujemy cały projekt uchwały z poprawką. Kto jest Państwa za? 18. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego. 19, tak? 18. Tak. Który pracuje w Jacek Pracowicz?